Czuwaj, witam Was w następnym odcinku Origami po harcersku. Dzisiaj zrobimy łodzie, które wpływają po wodzie. Ale mi się zrymowało. Zapraszam do oglądania. Przygotowujemy kartkę A4, taka ksero. Zginamy ją na pół. I powstaje nam takie coś. Później zginamy jeszcze raz na pół. No i to zgięcie miało odegrać rolę znacznika. I do tego znacznika zginamy te linie. Teraz to zginamy do góry, zatrzymując się na tej linii stworzonej przez te dwie linie. Czyli o tak, obracamy i dopasowujemy tak samo. Teraz rozkładamy i jedno wkładamy pod drugie, żeby powstało nam takie coś. Z drugiej strony to samo robimy. I dociskamy, żeby rozprostować. Teraz to zginamy do góry. Obracamy i to też zginamy do góry. Teraz o tak. Prostujemy wszystko ładnie. I teraz rozkładamy. Wszystko prostujemy palcami, albo nawet paznokciami, przejeżdżając po tym. I robimy dno, rozkładając to. O tak. Nasza podstawowa łódka jest gotowa. Teraz będę robił jacht. Na początku zginamy kartkę na pół, na ukos, żeby powstał nam taki trójkąt. I jeszcze raz. Kiedy już mamy takie coś zrobione, zginamy, o tak, i później jakiś, nie, centymetr mniej zostawiamy tutaj, odtąd dotąd, do góry, i tak zaginamy. Później tu jest ta linia, nie wiem czy widoczna, może zaznaczę, zginając tak. I do tej linii zginamy ten trójkąt tu. No i powstaje nam takie coś. Teraz będziemy to zginać na pół. I jest takie coś. Teraz kształtujemy sobie formę, jaką chcemy mieć do zrobienia jachtu. Chyba taka będzie dobra. Zaginamy. Rozkładamy. Obracamy tak. I zaginamy to tak samo w drugą stronę. Teraz trochę rozkładamy. I to wpinamy w dół. I dociskamy tak, żeby było. O tak. I jacht jest gotowy. Kartka ksero. Ja wziąłem niebieską. Zginamy na cztery części, czyli dwa razy na pół. I
wycinamy jeden kawałek. Zginamy tą kartkę na pół. I rozkładamy. Tu jest znacznik. Do tego znacznika składamy linię. Składamy te boki. Czyli zamykamy skrzydła szafy. I składamy tak. Gdy już mamy takie coś zrobione, teraz trzeba na środku zrobić znacznik, linię i do tej linii złożyć. Jest takie coś. Teraz bierzemy, zginamy o tak. I o tak. Już mamy zrobione znaczniki. To składamy do góry to. O tak. I to. O tak. Do góry. Teraz będzie trzeba to rozłożyć i do góry zrobić o takie coś. I teraz to samo robię z tym. Do góry. Teraz składam o tak. Jest tu takie coś. Wyjmujemy to i podkładamy tak, nie? I teraz składamy. O tak. Z drugiej strony tak samo wykładamy i zginamy. I wracamy i robimy te same rzeczy. Kiedy już mamy to zrobione, zajmijmy się kierownicą. Zginamy tak na pół, na ukos, żeby powstał nam taki trójkącik. I z drugiej strony tak samo. Teraz wpinamy to do środka. O tak. I robimy tak samo z drugim. Wpinamy to do środka. O tak. I te drogi, te trójkąty rozkładamy i to wygląda jak kierownica. Bardziej rączki do kierowania tym. I jak już mamy to zrobione, zginamy. Tak. Można zgiąć sobie jeszcze z drugiej strony. I przewracamy na drugą stronę i tak, zginamy. Teraz, gdy mamy tak zrobione, trzeba to zgiąć jeszcze na pół.
I o tak. Włożyć pod spód i zamknąć. Teraz, gdy mamy takie coś zrobione, to taki mały trójkącik zginamy. Z drugiej strony też zginamy taki mały trójkącik. I trzeba go włożyć do środka. I tak samo robimy z drugiej strony. Czyli wkładamy go do środka. Motorówka zrobiona. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Stawiajcie lajka, subskrybujcie i dajcie dzwoneczek, żeby wiedzieć o następnych filmach. A ja się już z Wami żegnam. Cześć!